Aleksandra Mieczyńska. Dzień dobry. Dziś ze mną w studio ksiądz Marek Bator. Szczęść Boże, dzień dobry. Szczęść Boże, witam wszystkich. Dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. Caritas w grudniu wiele inicjatyw podejmuje i Caritas Polska, Caritas w Częstochowie oczywiście także. To są takie działania, o których mówimy, że są widoczne, bo poza tymi takimi codziennymi. Tak, dlatego że to są działania, które są mocno połączone ze świętami Bożego Narodzenia i tuż przed, czy w trakcie, organizujemy takie już i na zewnątrz skierowane zaproszenia na spotkanie przy stole, ale też wewnętrzne, czy to jest Dom Samotnej Matki, czy to są schroniska dla bezdomnych, czy to jest Dom Pomocy Społecznej, który jest na ulicy Ogrodowej. Wszędzie tam przeżywamy to nasze świętowanie, wspólne świętowanie. No, dla tych ludzi to jest taka okazja, żeby poczuć się jak w rodzinie, dlatego że będąc bezdomnymi, bardzo często mają ograniczoną możliwość spotykania się z rodziną, z dziećmi, z najbliższymi. Zostali gdzieś tam odrzuceni, wykluczeni, przekreśleni. Więc no, jest to okazja, żeby tutaj te rodzinę ludzi, często właśnie takich społecznie alienowanych, żeby to spotkanie zrobić, żeby się nim cieszyć. No, nie jest to może pełna i doskonała radość, ale no, jest jakimś wypełnieniem tego. No. Mm-hmm. Oni jak nigdy, jak są twardzi, mocni i tak dalej, tak wtedy i płaczą, i rozczulają się, no bo rzeczywiście brakuje im tego, co kiedyś było i co zatracili przez swoje uzależnienia, najczęściej. Mm-hmm. Tak, ale też mają tutaj szansę budować relacje, być może inne niż te, z których wyszli, te rodzinne. No takie schronisko to jest dla nich domem. Mm-hmm. Oni tam siedzą 24H i tam się wspierają, tam sobie pomagają, tam sobie rozmawiają, czytają. Tam jest zaufanie? To jest, mm-hmm. Duże, mm-hmm. Bardzo duże. Są bardzo fajni ludzie, naprawdę, jak się ich pozna. Bo tak jakbyśmy popatrzyli z ulicy, to nieraz to tak każdy się dystansuje, ale to są naprawdę fajni ludzie, z bardzo dużym bagażem doświadczeń, z dużymi jakimiś też zranieniami, ogromnymi zranieniami, szczególnie kobiety. Więc tam dużo w nich siedzi, ale to są niesamowici ludzie. Ja bardzo lubię z nimi rozmawiać. Oni sobie tam palą te przez siebie zrobione papierosy. Ja sobie z nimi siedzę, ja sobie z nimi rozmawiam. Jak wychodzą na ulicę, to jest taka moja satysfakcja, że ich tak właściwie to nie odróżniają się od tych, co chodzą po ulicy, bo są umyci, wyczesani, do fryzjera chodzących, więc tak na zewnątrz nie widać tej patologii. Mhm. Jeżeli widzimy, bo rzeczywiście ona jest, to tylko dlatego, że to są ludzie, którzy mieszkają gdzieś tam na klatkach schodowych, w pustostanach, na działkach. Ale to są ludzie, którzy nic nie chcą ze sobą zrobić, czyli mają tak głęboki problem alkoholowy, że nie chcą się zgodzić na warunki, które są w schroniskach. Tak, ale rozumiem, że jeżeli takie warunki się zgodzą i że zobaczą, że w ogóle jest dla nich szansa, to w wolności mogą takie działania podjąć i dostaną pomoc. Tak, oczywiście tak, że dostają miejsce do spania i do funkcjonowania, tylko trzeba po prostu współpracować. No, w tych miejscach nie wolno pić i nie wolno przychodzić, będąc pod wpływem alkoholu albo środków odurzających. Mhm. No tak, zasady są jasne. To jedno, pomoc dla tych, którzy są na marginesie z różnych powodów, tak jak ksiądz mówił, czasami te problemy są bardzo złożone, ale też w tym roku bardzo mocno Caritas Archidiecezji Częstochowskiej angażowała się i angażuje i pewnie angażować będzie w pomoc tym, którzy są na Ukrainie, tak, i Ukraińcom, ale też rodzinom polskim. I taka fantastyczna akcja pomocowa została zorganizowana. Tak, ja jestem bardzo zaskoczony i z tego miejsca chcę bardzo podziękować i księżom, i wiernym Archidiecezji Częstochowskiej, bo po raz kolejny zostałem i zostaliśmy mile zaskoczeni tym, że jest taka niesamowicie piękna odpowiedź na naszą prośbę, żeby do każdej rodziny trafiła, na Boże Narodzenie trafiła paczka. Myśmy skompletowali blisko 1600 paczek, czyli 1600 rodzin na Ukrainie, czy w Ukrainie, dostaną te paczki na święta. I to jest chyba największa radość, że pomimo, że nie ma prądu, nie ma dostępu do wody, jest ograniczony dostęp do ciepła czy źródeł ciepła, my pamiętamy o nich. Wiemy, że u nas też nie jest wesoło, bo wszystko drożeje, na potęgę drożeje, a mimo tego, że taka jest sytuacja u nas, ludzie jednak to miejsce puste przy stole
i do tego miejsca pustego przy stole zaprosili całą rodzinę ukraińską, mhm. która mieszka na Ukrainie i która przez tą paczkę, czyli przez ten talerz, który jest symbolizowany paczką świąteczną, no myśmy rozszerzyli ten krąg naszych przyjaciół. Mhm. Tak pomyślałam sobie o tym, że kiedy mówimy o tym, żeby się dzielić, to czasami realizując to myślę też trochę o sobie, tak, że dajemy z tej górki, która nam zostaje. Nie na tym chyba dzielenie polega. Dzielić się to mieć, nie wiem, 10 pierogów i 5 oddać komuś. To chyba no, z tego. I tak wychodzi podczas zbiórek żywności, że ludzie idą na zakupy i kupują tam kilka makaronów dla siebie. I kilka też do tej paczki, która trafia również do naszych podopiecznych, którzy proszą nas o paczki świąteczne, bo musimy tu zaznaczyć bardzo mocno, że oprócz tej pomocy, którą świadczymy dla ludzi na Ukrainie, to nie zapominamy o tych, których mamy tutaj wokół mhm. siebie, którzy przychodzą i pytają się, czy byłaby jakaś paczka na święta. I z zbiórki żywności też żeśmy skompletowali kilkaset paczek świątecznych dla naszych podopiecznych, no i później jeszcze dla tych wszystkich, którzy będą na Wigilii dla bezdomnych. O Wigilii za chwilę, a jeszcze dopytam, bo powiedział ksiądz, że czasami ktoś przychodzi i pyta o paczkę. Są tacy, którzy sami proszą, czy są tacy, których trzeba po prostu poszukać? To jest tak, że w parafiach najlepiej księża wiedzą, kto jest w potrzebie. Dlatego też nie często prosimy parafie, tak żeby też uczestniczyły w zbiórce żywności i żeby, informując nas tylko o tym, ile zostało zebrane, wspomagali swoich wiernych, bo księża doskonale wiedzą, kto jest w największej potrzebie i rzeczywiście kto jak zawsze poluje na takie rzeczy, a kto jest naprawdę w potrzebie i ust nie otworzy i wstydzi się w ogóle poprosić. Mhm. Więc do takich ludzi my chcemy też docierać i chcemy do takich ludzi dotrzeć, bo u nas pracownicy mają taką wiedzę, kto tutaj jest ciągłym, jak to się mówi, proszącym i naciągającym, bo to też trzeba powiedzieć sobie jasno, że jest wielu naciągających, żeby dać, że jest sytuacja, a później no, wychodzi na to, że no, ktoś ma problemy z hazardem na przykład i dlatego też mhm. no, staje się później żebrakiem paczkowym. I pomoc etc. jest mu potrzebna, ale z innych powodów no, ale, inna trochę. No więc tu, albo ktoś jest no właśnie nadużywającym alkoholu i na to zawsze ma pieniądze, natomiast na konserwę czy na jakieś produkty żywnościowe zawsze mu brakuje. Więc my tutaj bierzemy pod uwagę to, że są takie jeszcze elementy składowe, których no, ograniczamy dostęp niektórym do otrzymania tej paczki, dlatego że po prostu no, nie możemy dopuścić do tego, że zwalniamy ich z pracy nad sobą i zwalniamy ich z tego, żeby przewartościowali swoje potrzeby, tak? Mhm. Co jest dla nich ważne? Czy kupowanie alkoholu i używek, czy kupienie sobie i żywności rodzinie często, i rodzinie. Także żywności. No tak, ale oczywiście nie każdy w danym momencie jest w stanie nad tym zapanować, dlatego tam jest potrzebna inna pomoc, inne wsparcie, nie tylko pomoc żywnościowa. Dlatego tutaj no, współpracujemy z miejscowym ośrodkiem pomocy społecznej, z pracownikami, bo przecież mamy jeszcze i prowadzimy taką działalność, w której rozdysponowujemy żywność unijną. No i te wszystkie badania kwalifikacyjne do tych paczek są też sprawdzane i zaświadczane na piśmie przez Miejski Urząd Pomocy Społecznej czy Ośrodek Pomocy Społecznej. Więc my tutaj współpracujemy, bo nie chcemy jakby być obok, tylko jakby tworząc taką jedność współpracy z urzędem i z innymi organizacjami, to dajemy do zrozumienia beneficjentom, że no nie można nami rozgrywać. Mhm. Że musi być to współpraca, tak? I, tak, bo tak to a nie na zasadzie wygrany, przegrany. Tak. Oni sobie pójdą tutaj, no tu w Caritasie nie, a to sobie pójdziemy do takiej organizacji, sobie pójdziemy do takiej organizacji. Nie. Jeżeli ta organizacja mówi nie, to my tak samo mówimy nie, bo oni mają powód do tego, żeby powiedzieć nie. Także już nie ma tych rozgrywek, tak mi się wydaje przynajmniej, że to wygląda w ten sposób, że jedna organizacja jest dobra, druga zła. Nie. Oni muszą wiedzieć o tym, że w tym naszym działaniu jesteśmy dosyć spójną jednością i przez tą spójność no, nie da się nami tak rozgrywać, jak może kiedyś to było. A Wigilia dla bezdomnych, bo to co roku? Tradycja, tak jest. Tak, 23 grudnia o godzinie 16 rozpoczynamy świętowanie wigilijne na ulicy Ogrodowej. Tym razem, ponieważ wcześniej był COVID, to wszystko działo się na zewnątrz,
bo trzeba było zachować te wszystkie przepisy covidowe. Teraz zrobimy to w miejscu zamkniętym. Ciepłym. Spodziewamy się, ciepłym też, tak. Spodziewamy się tak do 250-300 może nawet uczestników tej Wigilii, tego spotkania. No, zapraszamy wszystkich również i ze świata polityki, bo też ważne jest to, żeby złożyć tym ludziom życzenia, żeby im coś dobrego powiedzieć. Nie tylko się im przyglądać, ale też się z nimi spotkać, przełamać się opłatkiem. Więc to jest duże wydarzenie. Coraz więcej jest ludzi takich samotnych, starszych, którzy przychodzą na te Wigilie, bo już, jak to mówią, gdzieś dzieci powyjeżdżały za granicę albo już naprawdę nikogo nie mają wokół siebie i zostają sami i też przychodzą na te Wigilie. Ale słyszę też, że jest sporo takich organizacji, które zachęcają swoich przyjaciół do tego, żeby przy pustym stole zaprosić seniora, który sobie usiądzie i w rodzinie, która go zaadoptuje, sobie spożywać wieczerzę wigilijną. Więc to jest duże wydarzenie, do którego się przygotowujemy, bo każdy uczestnik tej Wigilii też dostanie oczywiście paczkę od świętego Mikołaja. Nie może być inaczej. Nie może być inaczej. Pomarańcze muszą pachnieć, bo to święta muszą pachnieć pomarańczą, więc, tak, więc te wszystkie rzeczy będą. Tak, to jeszcze pamiętam z dzieciństwa. Taki zapach. Powiedział ksiądz, zwracając się z takim apelem też do tych, którzy w sferze, nie wiem, społecznej, politycznej działają, żeby na tę Wigilię zechcieli przyjść, żeby się spotkali. Jakie jest doświadczenie tak z obserwacji? Przychodzą, rozmawiają, jak to wygląda? Czy wchodzą i wychodzą i tematu później nie ma? Jak to jest? Ja się cieszę, że są wytrwali, bo to nie jest łatwe spotkanie. To są ludzie, którzy jak to mówią, z ulicy przychodzą, z różnych miejsc przychodzą, o różnym zapachu i aromacie. Ale przychodzą, są odważni, są dzielni, do końca zawsze starają się wytrwać i być z tymi ludźmi. To nas uczy też wszystkich pokory, tak? że takiego dystansu też do całości, żeby to jakby nie przekreślać ludzi. Ich obecność jest też i akceptacją tych wszystkich ludzi i to, że sobie ci ludzie często nie radzą ze swoimi słabościami, często już nie są w stanie nad tym wszystkim panować. I nie znaczy, że musimy ich przekreślać, nie? Przynajmniej raz do roku niech mają to odczucie tego życia normalnego, którego kiedyś doświadczyli, jak byli dziećmi, czy młodzieńcami, czy nawet dorosłymi już, bo gdzieś tam później znaleźli się na zakręcie i to spowodowało, że oni stali się bezdomnymi i stali się takimi już rzeczywiście wyalienowanymi ludźmi ze społeczności, bo oni tam sobie z tej własnej społeczności żyją. Więc myślę sobie, że ja się bardzo cieszę, że ci goście, czy z miasta, czy z wielkiego świata polityki przychodzą i spotykają się z nimi i składają im życzenia, bo trzeba zejść do poziomu ich potrzeb, ich wartości, i trzeba odnaleźć to właściwe słowo, które będzie do nich trafiało. I widzę, że uczestniczy płaczą, dlatego że częstokroć są to słowa bardzo głębokie, mówiące o rodzinie, o przebaczeniu, o szacunku, o życzliwości. Więc to nie jest tak, że oni tego nie czują. Oni to wszystko czują, tego wszystkiego pragną, tylko nie wiedzą, jak to znaleźć. Każdemu potrzebna jest miłość, każdy na nią czeka. No, Caritas jest tam, gdzie tej miłości brak. Tak. Caritas to miłość w działaniu. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Ksiądz Marek Bator, dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, był Państwa i moim gościem. Szczęść Boże. A i wesołych świąt.